Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się Farm Sensor 22 serii M-Creek. W dzisiejszym odcinku sprzedajemy kosiarkę, tą tylnią kuna i zmieniamy na kuchnę, ale na tą podwójną, bo powiedziałem wam coś. Dobra, sprzedaj. 13 tysięcy. Czyli dokładam tylko 13-12 tysięcy na nową kosiarkę. Dobra, technologia oprawy buraków to mnie nie interesuje w tym momencie. Kosiarki. Oczywiście kupujemy kuchnę, kosiarkę. Tą podwójną. Bez konfiguracji, no bo nie ma. No i dobra, i podczepiamy do Waltry. Później się jakąś metrkę zrobić. W ogóle nie... Czemu wsiąść nie mogę? Nie wiem, coś mi się buguje w tym farmingu i muszę się przesiadać między maszynami. Tylko coś mi się buguje. Tak jakby... A, bo ja mam fly moda włączonego, może dlatego. Może przez to się buguje, patrzę, bo ja pod kół mogę latać. A jak wyłączę tego fly moda? Aha, widzicie, to jednak przed fly moda. Ale dobra. W sumie teraz dopiero sobie o tym pomyślałem, że to może być przez fly moda. Przednia kosiarka też się składa, no tak, no przecież logicznie. Wiem, że trochę nierealnie zagrałem teraz, że na zasadzie się rozkładam, ale mamy czerwiec. A, bo tu nie ma, ale to jest dobra, bo to nie jest 19, że ze season wyskakuje. No i będziemy kosić tę trawę i będziemy robić tutaj siano z tego. Ogólnie mamy 15 tysięcy. Pokażę wam promocję szybko, bo promocji jest Deutschfar serii 7, ale mam na Elengradzie, więc tutaj chyba raczej tego Deutschfara nie zobaczycie. A za 100 tysięcy kupić takiego Deutschfara to też by było spoko chyba, nie? 260 koni prawie. Ale nie. Krów mamy dwie, mają 20% rozmnażania. No i teraz to będzie szło. Koszenie tej łąki. Nie wiem, jak ją kosić. Z jakim kątem. Chyba tak jak gdzie rów sobie zrobię. O, tak sobie linię zrobię. 8-3. Zgrabiarka też ma 8-3, więc... A zgrabiać będziemy John Deere'em oczywiście. Nie, czy przetrząsać John Deere'em. Zobaczę. Jedno z dwóch. No, w dzisiejszym odcinku będziemy robić się na kozy, tak? Bo w kolejnym wypadają żniwa. Siano kosy. No siano będziemy głównie dzisiaj robić. Bo siana mi brakuje. Bo wiadomo, że jak krowy się rozmnożą, to już będzie jazda, tak? Trzeba będzie kupić mleczarnię. No i mleko przerabiać na co? Na masło chyba. Masło czy ser? Nie pamiętam, co w tej grze jest. I później cukrownię trzeba będzie kupić, buraki. Ale w buraki, jak się będziemy bawić, to już od razu wtedy ze sprzętu będę szedł. Od razu z grubej rury będę kupował ropę. Bo... Chciałem robić tak, jak Mafia Solec robiła. Że po kolei się iść. Ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Na tej serii. Bo to są głosowe odcinki. A wiadomo, że oni w trzech nagrywają, to oni mają dużo więcej... Dużo więcej czasu. I oni od początku farminga robią to. Jakby nie było. Sobie kupują te maszyny. Ona ma na pewno 8-3 ta kosiarka. No tak widzę, że trochę więcej zbiera. Ale nie wiem, zobaczymy. Może ten przejazd był taki jakiś dziwny. No jak patrzę, że farming już ma rok. Teraz 20 listopada... Czy 22? 22 listopada chyba była premiera, tak, coś takiego. No 22 była premiera. Więc zostało jeszcze, kurczę, niedużo dni. Zostały 2 tygodnie i będzie farming miał rok. Więc to już jest czas, żeby się rozwijać tutaj na tej serii. Bo co, ja mam tutaj parę pól tylko kupionych. No i dobrze ta Waltra wyszła tak naprawdę, bo nie ta Waltra, to nie, więc...
Żadnego ciemnika powyżej 300 koni. Znaczy mam powyżej 300 koni, bo tego Masaja dużego mam. Właśnie stoi z tym. Z poszołozem, muszę go przestawić. A mały Masaj? Mały Masaj, no mały. To jest stary Masaj, o. Jeździ z turem. Więc... To nie był dobry pomysł, co zrobiłem w tym momencie. Więc nie sugerujcie się tym, co zrobiłem. Dokumentowator mi się bardzo podobał, bo mam półtorej godziny już. I... A kolejny ciągnik, no to jakiś John Deere chyba bym musiał wlecieć. 7R najlepiej bym musiał już wjechać. Na spokojnie. Bo powiem wam, że nie mam czym robić tak naprawdę. Kupiłem to Valtra, ale ta Valtra z odcinek jest tak... Tak średnio mi się chce. Znaczy ja nie narzekam na tą Valtra, bo ona jest zajebista, ale... Wiadomo, żeby też wam się trochę nie nudziło, nie? Na żniwa będzie chyba mako... Nie wiem. Może jakiś kombin dokupić, nie wiem, zobaczę. Bo ten mój case też nawet dosyć długo jest. Ale ja będę wam co odcinek pokazywał promocję i z będę czekał na promocję, jak coś będzie. Bo to się chyba opłaca z promocji kupować, bo to wiadomo, że za niską cenę można kupić coś dobrego, tak? Jakąś fajną maszynkę. Więc tak to wygląda. Dobra. O chuj. Przepraszam. GPS. Dobra, dobra. The Forest? No może jo. O której? Dobra, dobra, dobra. Dobra, już skoszę sobie te długie pierw, a później na ten klin przejadę. Na tą trzy przejazdy, te szarpi. Teraz jestem na Elmcrek. Za 30 minut. Ale dawaj DC, jak chcesz. No. Taki jest plan. Dobra, w sumie wbiję sobie na Discorda, żeby nie było. Ktoś będzie chciał, to sobie dołączy na kanał. A, wbiję sobie tu na odcinki. Bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Jestem na odcinkach, jestem. Dobra. Siema, Sergej! Witam serdecznie. Cześć, Michael, co tam u ciebie? Ja już wróciłem do domu przed chwilą. Jak tam grzybki były? Co były? Grzybki. Ta. Były. No to fajnie, że były. Nawet takie dobre grzybki były. A co, ty chciałeś iść na Forestach? Jo. To zaraz pójdziemy na to. Pójdziemy na to. Pisałeś do Kruksa? Nie jeszcze. A co? Nie, nic. Ale on się naprawdę obraził o to, że grałem sobie w tego? Obawiam się, że tak. Wczoraj. Obawiam się, że tak. A, okej. Okay. To mnie bardziej zastanawia, jak ty żeś to zrobił, to osiągnięcie. Pewnie gdzieś te, Halloween woził albo prezent kiedyś. A ja nawet nie, jakie. Ja zrobiłem to 31. No tam jest napisane pod tym, jak się kliknie. 31 zrobiłem. Października. Października? Tak. No nie, listopada. No nie wiem, bo listopad był rok temu, więc może wtedy miałeś już to. No pewnie jakżeś te broził. Ty może? Halloween. No jakżeś Halloween broził pewnie. Bo tam w godzinę trzeba było 100 ton przewieźć. A Halloween ważył 23 tony. Jedna paczka. A to tak, to pewnie tak. No ja to dzisiaj zrobiłem, bo...
Bo chciałem to wczoraj zrobić, ale wczoraj mi nie szło coś za bardzo z tym. Bo się ciągle wywracałem, albo miałem pełną uszkodzeń i tak to było. Ty! Czekaj, żeby gospodarstwo przejął, tak się rozpędziłem. Tak się rozpędziłem, że aż przez gospodarstwo przejechałem za daleko. Ale jak to, co? Ale co mówisz jeszcze ciekawego? A ja se właśnie odkręcam komputer. Że odkręcam komputer, bo muszę sprawdzić, jaki mam RAM. Chciałem zamówić kolejny. A co mi da więcej RAM? Szczerze? Nie wiem, co mi da więcej RAMu. A ile masz? Nie wiem. 8, a chcę mieć 16. No ja mam 16. Do tego. I właśnie trzeba, muszę sobie zrobić zdjęcie. Ja pierdzielę, ale to jest... A i muszę wziąć komputer na warsztat, tak siupnąć powietrzem do środka, żeby się wyczyścił. Ja ci powiem tak. Ja mam 16 RAM-u, ale boli mnie ten mój dysk. Ten mój. Dlaczego ja mam tylko 30 giga na nim miejsca wolnego? 33. Stary, ja czuję normalnie ścinki w farmingu, jak mi ścina farminga. Ja też, ja też. Ja będę sobie robił ten. Reset kompa w ogóle, wiesz. Do ustawień. Też bym mógł to zrobić do fabrycznych. Znaczy fabrycznych, no żeby tego całego przyszyć, to... ale wtedy bym wszystko stracił. No tak, w sensie... No ale miałbyś czystego kompa, nie? Ale... To, co ci potrzebne, to sobie zostawić. Więc spokój z tym. No tak, nie, wiesz. Przecież ja zanim by to wszystko przeżył, to pół dnia by zaczął. No, to fakt. Się, no, ja to zawsze, jak robię sobie, to ja to robię na noc, nie? Zostawię na noc kompa i... Tam na tym kompie jest, kurde, stary, pełno zdjęć. No, zdjęcie to pewnie ma. Nie wiem ile nawet, ale to jest, tylko zdjęcie tak z 15 lat. Nie no, 15 nie, ale czekaj. Z 10 lat na pewno. No, zdjęcia to wiesz, trochę ważą mnie. No, po 5 mega. No, ale to wiesz, jedno zdjęcie. Jedno. No jedno to tam jo, tylko wiesz. No jednego zdjęcia nie masz, tylko masz. No raczej. No właśnie, więc. Ale teraz wiem, jakie mam ramy. To teraz trzeba znaleźć taką samą, takie same. No i wiesz, jak jest. Nie będę tego prasował na tym odcinku, bo nie chcę mi się. Zostawię sobie to na kolejny odcinek do prasowania, bo poza odcinkiem się to sprasuje i koniec. Trzeba się tak trochę spieszyć, bo Michael czeka na Foresta. Ja nawet nie wiedziałem, że ty jesteś na Foresta jak coś. Tak żeś nagle wyskoczył, czy idę na Foresta. Tak, chciałem iść wcześniej. A jeżeli jest nie pisał, więc... Więc sobie odpaliłem farminga, żeby sobie odcinek nagrać. No tak. Proste. Piękne, to jest to. Ogólnie, szczerze mówiąc, że dobrze ten forek będzie, wiesz? Czemu? Bo nie muszę tyle farminga nagrywać. O. Bo najgorsze są te trzy serie, żeby nagrać. Z dwudziestki dwójki. No bo tam 15, tam wyrąbane, tam wchodzę i nagrywam, bo to timelapse.
No tak. Ale coś mówiłeś wcześniej, że jakaś platynka fajna. No przecież wysłałem film, nie oglądałeś? Nie miałem czasu. A co wyjdzie? To zobacz, jakie zajebiste tam rollercoaster byśmy sobie budować. Ja. No serio ci mówię. Dlaczego? Czy no, po co? Byś sobie budował go i on ci będzie kasę zarabiał. Obejrzyj sobie ten film, to zobaczysz. A to zaraz zobaczę. Coś chciałem zobaczyć na necie, ale oczywiście zapomniałem co. Pewnie ram. No tak. No i tak sobie przewracamy to siano tutaj. Oczywiście będę przewracał tak samo jak kosiłem, no bo tak mi się GPS ustawił i tak się chyba najlepiej tą łąkę robi, z tego co zauważyłem. No, chyba najlepszy pomysł to jest tak po ten sposób robić. Nie ma zbyt dużo kręcenia, chociaż tylko na tym klinie, to na końcówce jest problem, ale to się wszystko da oczywiście. No i tak to jest. No i nie wiem, co z tym dyskiem zrobić. Ty! No, co? A może to być... A nie, dobra, nie wiem. Co? A może to być wina promocja? No w sensie, jak co? Nie miałem promocja, to miałem po 40 giga wolnego miejsca. A nagle jak zainstalowałem promocja, to zrobiło się 32. Ale promoc nie waży tam 8 giga, tak? No niby nie, ale jak go pobrałem, to drastycznie spadło ten... miejsce na dysku. No to nie wiem. Bo pamiętam, że przed promocją miałem po 40 giga. W sensie z tym, z wyrenderowanym filmem już na gotowo, to miałem wolnego 40 giga miejsca, a teraz jak wyrenderuję sobie film, to mam 29 giga tylko miejsca. I wtedy stary już nawet na pulpicie nic nie da zrobić, bo są lagi. Nie no, serio ci teraz mówię. Ewentualnie pobrać jakiś program, żeby ktoś mi ci wyciszył z kompa. Wiesz, no niby usuwałem przez ten komand, jakoś tam się ten program nazywa, nie wiem jak to było z Wideru. Że tam masz takie usympliki, albo absolutnie jest wydajność, to tam... To tam nie było 400 mega podskakuje, ale... No ale później za pół godziny, czy tam za dosłownie 15 minut znowu jest tyle samo, więc... Chuja to daje. Ja bym musiał kurde mieć chyba 3 pendrive, czy jakby przerzucić to wszystko. Oczywiście najwięcej mody zajmą jak zwykle miejsca. No tak, na pewno. Czaj, że u mnie na kompie to muzyka 1,5 giga waży? Słuchaj. No i najważniejsze są te stare zdjęcia, co były tam. No tak. Bo tam wiadomo, że shotcuta i to wszystko teraz się zainstaluje, tak? No tak. Ile teraz ja tam zainstaluję, to wtedy może jakby mi to wróciło do tych 100 giga wolnego, bo ja mam 220 chyba miejsca na dysku C. Ja sobie kupiłem jakiś tam HDD 500 giga i na razie jakieś tam miejsce jest. Czyli wiadomo, że dysk C jest cały zapełniony, ale dysk D jest jakiś pusty, nie? Muszę jakiś tam kupiłem i... No ja dysku D mam 1 terabajt, czyli 1000 giga. Nie. I tam mam 650 wolnego.
ale nie wiem jakim ciulem to jest zrobione, że gry mam wszystkie na D zainstalowane. A i tak mi zabiera miejsce z dysku C. I powiedz mi jakim chujem to jest zrobione. Nie wiem. Ewentualnie przywrócić go do fabrycznych ustawień, czy tych pierwszych. I 11 wtedy mogę zainstalować. Windowsa. Więc nie wiem, czy warto jest ten 11 instalować. Ja nawet nie wiem, co ja mam. Proszę 11. Nie. Czy ja tam zbytnie różnicy nie widzę między 10 a 11? No nie. Dobra, ile mamy minut odcinka? 21. No to zgrabimy i będziemy kończyć. No i rządy raz, ale jasne, skrawiarki, bo nie mam innego odcinka. Znaczy, no mam. Ale ten duży McCormick stoi z tym. Z czym? Z mikserem. Z paszowozem, no nie chcę tego ruszać. O, tu jakiś obciążnik stoi, nie wiem od czego. Pewnie od masy od McCormicka. No, jak ja tego nie lubię. Też masz taki problem jak ja? Czy jaki? No, że jak chcę pół dnia stapał już nie otwierasz, to potem tyle jest ich? Tak, no. Nie wiem, najlepiej to trzeba by było od razu otwierać, jak przychodzi, ale to mi się tak nie chce. No, tak jak chcę otworzyć dwa albo trzy razy dziennie, to jeszcze spoko, ale kurde, nieraz jak cały dzień nie otwierałem znaków. I na drugi dzień o 8 rano, to człowiek już chyba z 10 minut mi gorzej, zanim te wszystkie znaki przeleciały. No tak. Tak, za kąt. No ale on nie wysiąc jednego snapa, tylko kurde po 15. Prawda? Na przykład nie powiem kto, bo pewnie znasz te osoby. No. Chodzi o Wyszycę. Kartą i te sprawy. Tak. Stary, wiesz co jest najlepsze? No. Że ich tam jest chyba z 5, mam ich na snapie, nie? I czai, że oni snapy robią dosłownie 2 metry od siebie i każdy to samo wysyła? No ja wiem. Masz tak samo? Pewnie tak. Tak. Mnie to rozwala, nie? Ja już jak jednego otworzę, że na przykład, że koszą kukurydzę, to wiem, że następnych 10 snapów będzie takich samych. No bo kiedyś, jak się nie wolałem wjebali, to też kurde, chyba 10 sam było, że ale w topa, coś tam, każdy to samo wpisał w projekty. Nie wiem, to jest kurde... interesujący temat, co? A co, ty już grał w Forest Alcie, czy nie? Nie. To coś ty wczoraj robił. Wczoraj? Wczoraj był piątek, jak coś. No. No i gdzieś mówił, że grałeś w Foresta, czy coś? Nie. Ja się pytał, ile 5 giga waży filmu. To jest Outlasta. Jest? No. Nie wiem, czemu przyszedł mi Forest do głowy, ale... No ty żeś mi zawsze cały gadał o tym Forestie cały czas. A miałem iść, myślałem, że żeś był. Miałem iść, ale... No ale z jednej strony, jakby nie było, masz rację, tak jak mówiłeś tam kiedyś, pisałeś wczoraj. Nie wiem, gdzie to pisałeś, czy na grupie, czy na prywatnej wiadomości. Że gry zaczynamy, albo mówiłeś to chyba nawet.
na Discordzie. Że gry zaczynamy, jak nie kończymy. No taka prawda. No to ja wiem. W Farmingu też sejba zaczniemy, zrobimy połowę nawet nie i... No. Ty się odcinasz i nikt nie chce grać. Teraz to się nie odcinam. No właśnie, do kruka trzeba napisać, kiedy gąbówkę. No w sumie dzisiaj mogę iść. No. Chciałem iść wczoraj, ale no wiszek było. Czekaj, napiszę do niego. Nie. No, bo on cię lubi, a my już nie lubi. Ale tak, masz rację, trzeba jeszcze go trakać, żeby go później. Na koniec nie. Ale to już mogę iść sam. A ja i tak. Aha. Nie, na dąbrówkę trzeba zagrać, bo dawno nie było. Jeszcze Rzym do zgrabiarków go użyło. Dobra, ładnie to jest gramy. Równo z tym? Równo z tym biorę. Nie mam pracy więcej, tak tego i tak nie pracuję do nas. Będzie kredyt brany na prasę. Może jakaś większa skrabiarka? Nie wiem, skrabiarka jest na razie okej. Okay. Ale w przyszłości jakaś większa skrabiarka by się przydała. To łąkę też zmienić by się przydało. A jestem na 150 odcinku, że od zera od farmera jakby coś powiedział. Tak wiem, że nikt nie będzie pytał, ale... Co, pisałeś do Kruksa? Tak, to jeszcze nie pisałem. Okej. Czyli zobaczmy, co to na telefonie ci powiem, nie? Dobra. Wszystko wiadomo. A wiesz, kiedy się domyślili, że mnie zablokował? No. Dzisiaj rano. W sumie wczoraj... Dzisiaj rano, no to... Tak się... Co, obudziłem się 11, on jeszcze nie czytał, a to jest niemożliwe, żeby on tego nie czytał. No tak. W sensie, i nawet wczoraj już mówiłem, to ogarnąłem. Bo wyskoczyło, że nie można dodać tego użytkownika, czy coś tam. Nie wiem, coś tam wyskakuje. Że jest jakiś błąd. Że nie mogłem go na grupę dodać. Dobra, zrobię tak, że tutaj do asfaltu zrobię. Przejazd. Na asfalcie go na razie. Parę przejazdów. No i widzisz, jak to jest z tymi ludźmi. Darek też w ogóle się pytał, coś tam orketa, nie wiem. Też można nagrać orketa? Można, jak najbardziej. Ty kurczę, teraz mam zagwozdkę. Jaką? Czy kupić jedną kość ramu i ta jedna to będzie 16,2, a w przyszłości kupić drugą, żeby mieć 32 ramu? Czy to kupić 8? Czy to kupić 8? I mieć 16 w dwóch kościach? Nie wiem, ja się tam na tym nie wiem. No właśnie nie wiem tutaj. Który zabrud? Czyli dopiero ją zabrałbym. A co mówisz, że dwie ósemki są na przyjęcie na 16, czy co? Nie.
No bo te dwie ósemki są na pewno lepsze niż jedna szesnastka, bo pracują jakby w trybie dual channel. No. Ale wiesz, na przyszłość. Ale na przyszłość kupić kolejne. Już mi 32. No niby tak. Nie wiem, bo ósemkę tak trochę przymało na ten czas. No właśnie, bo potrzeba coś. No dobra, bym coś powiedział o tym ramie, ale nie będę mu mówił, bo pewien kolega gra na czterech. Kto? No ty dobrze wiesz, o co chodzi. Krót? Nie. To Beret? No, on gra na 4 giga RAM-u w czeku tego, w 19. Gdzie ona wymaga chyba 6 na kolei. O. 6 albo 8, ale chyba 6 pisało. Bo 8 na pewno wymaga 22. A i co widziałeś tego farminga 22? Co widziałem? Co to ma być? Nie jeszcze. A wiesz o tym, że zostało o 19 już może? Wymagania. Minimalne 4 giga wymaga. 19. A nie 6? Ale to jest minimalne, a maksymalne nie wiem, bo nie pokazuje. No bo maksymalnego nie ma limitu. To się zalecane, o stary, zalecane. No. Mi się zdawało, że zalecane pisało 6. A 22 to minimalne 8 ramu, a zalecane no. 8 ramu. No to z 20 mówię, no wiedziałem, że 8, ale... Ale 19 myślałem cały czas, że 6 wymaga. Nie wiem czemu. No widzisz, ale to już naprawdę jest bardzo mało też kurka. Ja bo nie sarłem na to, by miałem 8. Co? Jeszcze raz? To ja w moim starym laptopie miałem 8 giga. No już mam 8 giga, to jest bardzo. To może ser RGB dodać? RAM. To by było. Nie wiem, no nie potrzeba. Dobra, inflacja i te sprawy. Kończymy ten odcinek. Idziemy na Foresta, tak słyszałem. No. Idziemy, idziemy. O kurde. Ażem teraz walił lipę. Co? Dobra, płacimy. Dobra, później sobie idę. Dobra, ogarnąłem, bo wiesz co zrobiłem? O? Czepiłem zgrabiarkę i zawsze wpadł do tego, do kanału. O. Teraz tak można? No dobra, chyba kończymy ten odcinek. Na razie, trzymaj się, cześć.